Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji, za pytania, które zostały skierowane do mnie jako do posła wnioskodawcy. Szczególnie za te, które są podyktowane taką autentyczną troską o to, aby regulacje dotyczące wyborów po pierwsze rzeczywiście zmierzały do zwiększenia frekwencji, zwiększenia dostępności lokali wyborczych czy transparentności wyborów. Ale no, również dziękuję za te głosy, które miały jakby taki wydźwięk no, wyłącznie polityczny. Była grupa pytań dotycząca tego, że zbyt późno procedujemy ten projekt. No nie, proszę Państwa, mieścimy się w terminie tym, który został określony przez Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli uda się sprawnie procedować nad tym projektem, to konstytucyjne terminy wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej kodeks wyborczy wejdą z odpowiednim wyprzedzeniem na pół roku przed ogłoszeniem terminu wyborów. Czyli tutaj nie ma takiego zagrożenia, że nastąpi jakiekolwiek naruszenia. Sygnalizowało te kwestie kilku posłów. Kwestia, o którą pytał pan poseł Mirosław Suchoń, czyli ograniczenie możliwości dopisania się do listy w oparciu o paszport. No to jest realizacja postulatu Państwowej Komisji Wyborczej. Uzasadniana ratio legis jest po prostu takie, no aby uniknąć podwójnego głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego, czy ktoś w oparciu o paszport nie zagłosował w Niemczech na przykład, a później nie przyjechał do Polski i nie zagłosował po raz drugi. Pani poseł Senyszyn pytała się z kolei o to, czy w przypadku przedłużenia się głosowania członek komisji wyborczej będzie miał dzień wolny i stosowne wynagrodzenie. No, te uprawnienia są bardzo precyzyjnie zapisane w projekcie ustawy. Oczywiście będzie miał i dzień wolny i będzie to gratyfikowane w postaci oczywiście diety, natomiast ten dzień wolny będzie z kolei, za ten dzień wolny będzie przysługiwało pracownikowi też stosowne ubezpieczenie. Było też szereg stwierdzeń ze strony posłów opozycji sugerujących, no pan poseł Neumann, pan poseł Nitras, że po prostu jest to manipulacja, że to będzie oszustwo, prawda? No proszę Państwa, największym oszustwem i największą manipulacją, jaką ja pamiętam, jeśli chodzi o zmiany w prawie wyborczym, to były te, które obowiązywały w 2014 roku i które doprowadziły do tego, że w wyborach do sejmików wojewódzkich mieliśmy 20% głosów nieważnych. To była manipulacja i to było oszustwo wyborcze. Dzisiaj po prostu idziemy w tym kierunku. Zresztą no, ja się dziwię, bo no, wiele z tych zapisów to jest to, co Państwo też jakby postulowaliście, jeżeli chodzi o transparentność procesu wyborczego. Więc i kwestie możliwości rejestracji przebiegu prac komisji, wzmocnienie roli męża zaufania. No to są po prostu rzeczy, które myślę, że i Państwo powinniście poprzeć. A jeszcze, panie pośle, tutaj zwracam się do pana posła Nitrasa. W 2005 roku nie byłem posłem, wobec tego przy noweli kodeksu, wówczas ordynacji wyborczej, nie pracowałem, więc no przykro mi bardzo. To nie, to na to nie odpowiem, bo już też nie. Ale to Państwo powinniście być zadowoleni, że w takim razie, że wprowadzamy te zapisy, no jeżeli to po prostu tak uważacie, że to jest taka zasada. Natomiast nie robimy tego po to, aby te wybory wygrać czy zwiększyć nasze szanse wyborcze.
tylko aby zwiększyć szanse udziału w głosowaniu jak największej liczby Polaków. Chcemy, aby te wybory były rzeczywiście, rzeczywiście powszechne. Jeżeli chodzi o środki, bo tutaj też była grupa pytań, czy na dowozy, na organizację lokali wyborczych będą zabezpieczone w budżecie pieniądze. Tak jak zawsze, będą pieniądze zabezpieczone, wojewodowie będą przez wojewodów, koszty poniesione przez samorządy będą kompensowane. Też wczoraj w trakcie konsultacji z przedstawicielami organizacji zrzeszających samorządy kwestia była podnoszona, nawet jakby w tym duchu, aby umożliwić samorządom wcześniej zwrócenie się i otrzymanie informacji, na jakie środki mogą liczyć, tak, żeby samorząd mógł po prostu sobie te pieniądze zaplanować, które zostaną na ten cel wydane. Więc tutaj w tym kierunku też będziemy w tym projekcie szli, tak aby takie regulacje pozwoliły zachować bezpieczeństwo finansowe również w samorządach. Nie teoretycy, panie pośle Kamiński, przygotowywali ten projekt. One powstały przede wszystkim w oparciu o sugestie Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, również o te doświadczenia i te sygnały, które były przesyłane oddolnie i z Korpusu Ochrony Wyborów, i ze strony samorządów, więc to nie jest jakiś teoretyczny wymysł, tylko właśnie praktyczne absolutnie rozwiązania. I tutaj pan poseł Kamiński, pani poseł Pawliczak i kilka innych głosów było, żeby wprowadzić elektroniczne głosowanie. No więc tutaj jest jakby zdecydowane to też ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. Państwo mówicie, bo w wielu krajach obowiązuje. No właśnie nie w wielu krajach, wyłącznie w dwóch w Europie, no w tym malutkiej Estonii. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że na tym etapie, i zresztą większość państw europejskich stwierdza, że na dzisiaj nie jesteśmy, żadne nawet świetnie rozwinięte Niemcy, Francja i tak dalej, nie są w stanie zapewnić tutaj transparentności prawidłowego przebiegu procesu wyborczego w wyniku głosowania elektronicznego. Na tym etapie nawet, mówię, świetnie rozwinięte państwa nie są w stanie w tym trybie przeprowadzić wyborów. I tak samo jeżeli chodzi o kryteria doboru członków Okręgowej Komisji Wyborczej, bo pani poseł Pawliczak mówi, czy to będą nominaci partyjni. Nie, no kryteria znowu są określone ściśle w ustawie i określone jest, kto może być członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej. Szanowni Państwo, ale tak jak powiedziałem, no ja traktuję wszystkie te głosy jako właśnie troskę o to, aby te przepisy zapewniały transparentność procesu wyborczego, aby też zapewniały odpowiednią frekwencję. Dlatego serdecznie za te wszystkie głosy dziękuję i oczywiście zapraszam do dalszej współpracy w trakcie dalszych prac. Ale odpowiedziałem, bo akurat pani poseł była skoncentrowana na czymś innym. Tak, będzie to rekompensowane, to jest zapisane w ustawie i po prostu nawet jeżeli się przedłuży liczenie głosów, to ten dzień wolny będzie przysługiwał członkowi Komisji Wyborczej. Natomiast wynagrodzenie jest rekompensowane w diecie, ale z kolei ten dzień wolny będzie ze wszystkimi rygorami, z ubezpieczeniem i tak dalej. Dziękuję.